Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerena Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Bardzo dziękuję Państwu za życzenia. Również jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim, jak i tego miłosierdzia walczącego życzę z całego serca. Tutaj chciałem pokazać na samym wstępie. Zygmunt Krasiński, poeta w tych czasach, drodzy Państwo, potrafił wiele rzeczy przewidzieć. One były już, co prawda, ale nie w takim wymiarze. Przyjdą takie czasy, że będziecie się popierać ze psucie obyczajów, ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami. Elity szlifami i stanowiskami. A za głowę tych, co będą stawiać się opór, wystawi się watahy. Senę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili. Drodzy Państwo, jak się tak słuchamy ten wiersz, właściwie, no tak, można tak to określić, ten przekaz, to faktycznie to tak, aby ktoś dopiero teraz to pisał. To było tyle czasu temu, drodzy Państwo. Chciałbym przejść dzisiaj do wiadomości. Tak zwane wiadomości dnia, które no niestety, drodzy Państwo, są, jak to się mówi, niepocieszające na ten nowy rok. Ale cóż, walczymy dalej. Rąk nie opuszczamy, bo to się nie godzi. Tu, drodzy Państwo, będę pokazywał etapami. Dlaczego to mi nie wchodzi? O, dobrze. Pogłośnimy i lecimy z materiałem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wierni żegnają zmarłego papieża Benedykta XVI. Ciało Ojca Świętego zostało wystawione w Bazylice Świętego Piotra. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy czwartek. W Watykanie gromadzą się wierni już wczoraj w trakcie modlitwy Anioł Pański. Ojcu Świętemu Franciszkowi towarzyszyło około 40 tysięcy osób. Papież zachęcał, by wspólnie przyzywać wstawiennictwa Maryi i modlić się w intencji zmarłego Benedykta XVI. Połączmy się wszyscy jednym sercem i jedną duszą, dziękując Bogu za dar tego wiernego sługi Ewangelii Kościoła. Dziś od godziny 9:00 ciało papieża seniora jest wystawione w Bazylice Świętego Piotra. Pozostanie tam do środy. No cóż, nasuwa się pytanie, jakiego znów na wspaniały Bergoglio Boga miał na myśli? Bo z całą pewnością nie naszego, prawdziwych katolików. Ta maskarada ciągle trwa, ja przypominam. Otóż, mam pytanie do tych wiernych, posoborowych. Jak się udał Sylwester? Dobrze? No to teraz należy popłakać. Jakie to wszystko szczere jest, prawda? Wyjątkowo szczere. Właśnie ci katolicy, posoborowi, to wyjątkowo zakłamana swołosza.
W swojej większości, nie wszyscy, bo niektórzy po prostu nie widzą tego, co czynią i komu składają hołdę. Jak już powiedziałem, JP2 stał się ważniejszy niż sam Jezus Chrystus dla wielu, prawda? Coś nieprawdopodobnego. O Jezusie Chrystusie przestało się mówić, ale JP2 jest ciągle na tapecie. Więc pytam się jeszcze raz. Dobrze się pobawiliście? Potańcówki były? A teraz będziemy odwalać teatrzyk, bo w czwartek ma być się. Ten dzień. Dobrze, lecimy dalej, moi kochani. Lecimy dalej. To jest... I wskazał, że widział, jak na przestrzeni lat upadały tezy, które wydawały się niewzruszone. Widziałem i widzę, jak z plątaniny hipotez wyłaniała się i znów wyłania rozumność wiary. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami jest naprawdę jego ciałem. Duchowe przesłanie papieża Benedykta XVI odczytano w jego rodzinnej miejscowości, w Marktl, gdzie modlono się w jego intencji. Lasst euch nicht verwirren. Trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zwieść. Als ob die Wissenschaft. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział papież senior, były skierowane do Pana. Jezu, kocham Ciebie, padło z jego ust, gdy odchodził. I właśnie na to, na wiarę osobistą, głęboką, zwrócił uwagę były rzecznik Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi, pytany o... Drodzy Państwo, może jeszcze raz puszczę. Padło z jego ust, gdy odchodził i właśnie na to, na wiarę osobistą, głęboką. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział papież senior, były skierowane do Pana. Jezu, kocham Ciebie, padło z jego ust, gdy odchodził i właśnie na to, na wiarę. Jezu, kocham Ciebie. To ja zadam wam pytanie. Czy człowieka, prawdziwie wierzący, będąc jeszcze na takim stanowisku, powiedziałby te słowa? Nie. On nie po prostu miałby od początku do samego końca. Co można sobie wyobrazić tymi słowami? Czyżby lęk? Strach przyszedł? Próba nawrócenia? Za późno. Wy już swoje zrobiliście. I za to trzeba będzie teraz odpokutować. A pokuta jest prosta. Dreptanie z smoły. Spotkać się swoim przyjacielem JP2. Razem żeście wykonali kawał dobrej roboty dla czosneczku. No cóż, takie jest życie. Żaden człowiek by w ten sposób, a tym bardziej na takim stanowisku, nie wypowiedział takich słów. Nigdy. Z uśmiechem na ustach czekałby na przyjęcie. A tu to nie nadejdzie. W ostatniej chwili. To nie ma na tej zasadzie, że się zdąży do ostatniego wagonu. Nie ma takiej możliwości. Następne. Drodzy Państwo, idziemy dalej. 6.3. Słowo zajęte stały się na zawsze wolne. Powrotu do normalnego życia, do szczęśliwych chwil bez godziny policyjnej, do ziemskich radości bez alertów powietrznych, powrotu tego, co nam ukradziono, dzieciństwa naszych dzieci, spokojnej starości naszych rodziców. Dzieciństwo naszych dzieci, spokojnej starości naszym baćkom. Jesteśmy gotowi walczyć o to wszystko dalej, zadeklarował ukraiński prezydent. Ukraina wraz z początkiem roku musiała stawić czoła kolejnym rosyjskim ostrzałom.
Pierwszej nocy tego roku zestrzelono 45 szachedów. Drony, rakiety, wszystko inne Rosjanom nie pomoże, bo my jesteśmy zjednoczeni, a ich łączy jedynie strach. Minionej nocy na teren Ukrainy wleciały dwie grupy irańskich dronów. W wyniku Wielki bohater, komediant. Totalny bardach. On tu mówi o odwadze. Natomiast uważa, że Rosjanie są podszyci strachem. Usłyszycie, drodzy Państwo, za chwilę coś, co ja również byłem zaskoczony, że akurat w tych mediach to podano. A tymczasem zaprzeczenie również tego wszystkiego, co widzimy na co dzień. O czym ja również mówiłem. No niestety nie jestem w stanie mówić tego zbyt otwartym językiem, prawda? Trzeba czasem, że tak powiem, lawirować, bo wiecie, jakie jest stanowisko cenzury. Idziemy dalej. Będzie? Powinno być. Z nich wynika, że Rosja na ten moment jest w stanie przeprowadzić od 2 do 3 zmasowanych bombardowań. Polscy politycy reagują na gloryfikowanie przez ukraiński parlament zbrodniarza Stepana Bandery. We Lwowie według Radia Swoboda nie zrezygnowano z cyklicznych obchodów przy pomniku Stefana Bandery. W 114. rocznicę urodzin przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Zbrodniarza upamiętniono także na oficjalnym profilu Rady Najwyższej Ukrainy, to jest ukraińskiego parlamentu. 1 stycznia przypada 114. rocznica urodzin Stefana Bandery. Na to zdjęcie i ten wpis postanowili zareagować politycy z Polski. Poseł PiSu Kasper Płażyński przypomniał, że Bandera był mordercą odpowiedzialnym za ludobójstwo Polaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, a na skutek jego działań zabitych zostało około 100 tysięcy osób polskich cywilów. Niezmiernie dziwi, że w czasie, gdy ukraińscy przyjaciele sami z podobnymi bestiami walczą, te dalej gloryfikują. Z oburzeniem wpis Rady Najwyższej Ukrainy przyjął wiceszef resortu rolnictwa Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Polskie serca krwawią, gdy widzimy odwoływanie się na Ukrainie do zbrodniarza na polskim narodzie. Zbrodnie Bandery i UPA do dziś nie zostały rozliczone. Ukraina konsekwentnie odrzuca prawdę o zbrodniach Bandery. Obecny prezydent Wołodymyr Zełenski, który po latach zgodził się na prace poszukiwawcze Polaków zamordowanych przez UPA, w trakcie kampanii w 2019 roku uznał Banderę za, tu cytat, broniącego wolności bohatera dla pewnego odsetka Ukraińców. Według sondaży Ukraińcy są podzieleni co do oceny Bandery. Pozytywnie odnosi się do niego 36% osób, negatywnie 34%. Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek. No i co? Każdy dobrze to usłyszał, prawda? Panie Duda, no proszę się przywitać, tak ciepło jak zawsze, prezydentem Ukrainy, banderowcem. Drodzy Państwo, ja mogę pokrótce przypomnę. 500 000 ludzi zostało w sposób tak bestialski zmordowanych, że prosili o kulkę. Czy wy sobie to możecie wyobrazić? 500 000 osób i dla nich szczęściem było umrzeć od kulki. Na ponad 300 sposobów. To trzeba być psychopatą. I prezydent Ukrainy, Zełenski, to propaguje. Do dnia dzisiejszego to wszystko jest. Przepraszam, to jest jeszcze bardziej wzmożone, niż było kiedyś. Przypominacie sobie, co powiedział ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andrzejew? Tak, walczyłbym za swój kraj. Przeciwko neofaszystom, przeciwko banderowcom. To właśnie powiedział. A my, drodzy Państwo, w swojej większości, tak, w swojej większości wspieramy, no nie ja, ale mówię w swojej większości, ja absolutnie nie. Moje stanowisko każdy zna.
Jak to jest możliwe? Drodzy Państwo, jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi. Tak. Czy uważacie, że znaleźli tego rzeźbieszka? Nie. I tego typu kwestie są na co dzień. Przypominam, że Polacy, którzy by, bo wjeżdżali, by chcieli albo wjeżdżali na ten teren, mieli bardzo duże problemy. No to jak to jest? Jak to jest? Wytłumaczcie mi to, że Polska najbardziej pomaga, a tym samym oni najbardziej plują na Polaków. Ja oczywiście jeszcze raz powtarzam. Są tacy Ukraińcy, którzy mają pełen ogląd do tego wszystkiego i są w porządku. A po której stronie stoją, to chyba wiecie. Z pewnością nie po stronie Żeleńskiego. Stefan Bandera z rodziców czosnkowych i mamusia i tatuś. Tak, drodzy Państwo, zrobiłem na ten temat program. Przypominam tylko. Tatuś udawał pastora. Mamusia zaś trudniła się tym najstarszym zawodem, ale w innym mieście. Tak, w innym mieście, drodzy Państwo, no bo takie czasy, pastor doszedł do Czosnkowy, przepraszam, do wniosku, że mamusia lepiej zarobi w innym mieście, nikt tego nie będzie wiedział. W takich warunkach urodził się Siepacza Banderowski Bandera. No cóż, drodzy Państwo, psychopata totalny od małego. Od małego. Oprócz tego homoseksualista. Tam było wiele rzeczy, które wymieniłem. I to jest nieustanne. Ten hołd w tym kierunku, przypominam, cały parlament również w tym uczestniczy. Więc ja się pytam, dla kogo jest ta pomoc? Bo ci normalni Ukraińcy to pomocy szukają gdzie indziej. Domyślcie się gdzie. Już też o tym mówiłem. Za chwilkę wam pokażę program. Ponoć Rosjanin, on robi swoje filmiki, ma bardzo dużo wejść, jak to jest możliwe. Pluje na Rosję. I to na każdym kroku, porównując ją do Polski. Ale to za chwilkę. Idziemy dalej. Stanęliśmy, drodzy Państwo, a tu jeszcze tak. Jaka to jest, drodzy Państwo, hipokryzja, naprawdę. Jaki to jest brak możliwości logicznego myślenia, łączenia tych kropek. Ja tego nie potrafię zrozumieć, wiecie, naprawdę, czy tyle trzeba tłumaczyć? Jesteśmy na 9:30. A no dobrze, to też będzie ciekawe. Reaguje na podnoszone przez środowiska lewicowe postulat zlikwidowania finansowania lekcji religii z budżetu. Uznał to za jeden z elementów programu dechrystianizacji. Postulat wyprowadzenia religii ze szkół nie jest nowy. Środowiska lewicowe wracają do niego co jakiś czas. I dzieje się to także teraz, za sprawą radnych z Częstochowy. 15 grudnia niejednogłośnie i mimo sprzeciwu części sali przyjęte zostało pismo skierowane do premiera i ministra edukacji, by zlikwidować finansowanie lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy. O to stanowisko profesor Przemysław Czarnek był pytany w Polskim Radiu. Przypomniał określenie, jakiego użył poseł Sławomir Nitras, gdy mówił o, i tu cytat, piłowaniu katolików z ich praw. To jest program realizowany konsekwentnie przez świat lewicowy i lewacki w Europie i w świecie zachodu od kilkudziesięciu lat, który przynosi straszne żniwo w Europie Zachodniej, bo są już ogromne przestrzenie we Francji czy w Hiszpanii, gdzie chrześcijan nie ma w ogóle. Minister Edukacji i Nauki mówił, że w czterech krajach na świecie jest przewaga ludzi niewierzących nad wierzącymi, a trzy z nich są w Europie.
Czechy, Holandia i Wielka Brytania. Jak to skomentować? No prosto. Drodzy Państwo, bardzo prosto. Oni twierdzą, że lewica niszczy. A ja przypominam. Lewica bez tej pseudoprawicy posoborowej nic by nie zrobiła. Nikt tak dobrze nie niszczy, niż ta prawica udająca szczerych katolików. Bo ta prawica zachowuje się jeszcze gorzej niż lewica. Zapewniam wszystkich, że to oni zbierają śmietankę najbardziej poprzez formę manipulacji. Lewica im tylko pomaga w tym, by oni się utrzymali. To jest tak zwany układ zamknięty, dla nich zamknięty. Próbują potwierać, ale wasze kieszenie, żeby jeszcze bardziej was ogołocić, a szczególnie rencistów, drodzy Państwo, tymi bzdurami. Otóż jeszcze raz przypominam, że to człowiek się musi zmienić. Człowiek się musi zmienić, człowiek się musi nawrócić, człowiek musi zrozumieć. I to od człowieka zależy, czy będzie żył dobrze, czy nie. Jeżeli będzie zachowywał się tak, jak do tej pory, to niech nie liczy na nic. Oczywiście, katolicyzm w formie takiej, jak była kiedyś, czyli prawdziwego przymierza, jak najbardziej. Bo tam jest sam idealizm, ale nie miłowanie JP2 i tych posoborowych gmiotów, które sami nazwali dzisiejszą wiarę jako judo-chrześcijaństwo. Więc pytanie jest, czy na coś takiego ten Kościół ma się domagać finansowania? Czy na coś takiego ma się Kościół domagać finansowania? Na wspieranie judo-chrześcijaństwa. Na tym ma polegać ta religia, tak? Nie, to ma być oczyszczenie. Od samego początku. Jest takie powiedzenie, drodzy Państwo, bardzo ważne. I to się nie tyczy tylko akurat tych kwestii, ale ogólnie wszystkiego. Że jak się idzie drogą, drodzy Państwo, to tak zwane gówna należy omijać. No bo zwyczajnie będzie śmierdziało. Będziecie przenosić, roznosić te gówna po butach, tak jak to Olszański mówił, ach, proszę bardzo, przypomnę. Tak, on tu miał rację. Zaczarował was, a tak naprawdę, faktycznie, on to gówno roznosił po butach, bo to było gówno najgorszego sortu, śmierdzącego. Ech, ręce opadają. Drodzy Państwo, dlatego trzeba obchodzić takie gówno, zanim się tego nie sprzątnie, w żadnym wypadku nie wchodzić, bo to po prostu jest brak szacunku do samego siebie. To przenośnia. Z gównem się nie dyskutuje. Po prostu gówno trzeba ominąć. Szkoda na nie czasu. Lecimy dalej. Jesteśmy na... To teraz damy na 13. O, 13. To, wręczone zostało, to piękne dzieło sztuki, można powiedzieć, wręczone zostało przez samego pana premiera Mateusza Morawieckiego. Otrzymałem to, przywiozłem i cieszę się, że coś takiego pięknego mogliśmy dostać. I będzie to na pewno ozdobą, będzie wisiało w poczytnym miejscu w naszym tutaj urzędzie. Nie kryje zadowolenia wójt gminy Włodowice w województwie śląskim Adam Szmukier. Najwięcej nowych miast, po 4, przybędzie na mapie Mazowsza i województwa łódzkiego.
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji. Drodzy Państwo, no cóż, powstały nowe miasteczka. To ja się pytam, w dobie dzisiejszej sytuacji, dla kogo? Przecież na ten rok już jest przewidywane, że ponad 200 tysięcy Polaków opuści. Mężczyzn. Mówię teraz o mężczyznach. Takie są prognozy na ten rok. Głównie do Anglii. Takie są prognozy na ten rok. Więc się pytam, te małe miejscowości, które stały się miastami, dla kogo one rzekomo mają być? No też przenośnia, prawda? Oni się szczycą. Czym wy się szczycicie? Że za chwilę te miasteczka również zostaną zajęte, tak jak i największe miasta, jak Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa? Pytam się. I się będziemy zastanawiać. Gdzie my jesteśmy? To tak jak pamiętam kiedyś. Wjechałem w dzielnicę, drodzy Państwo. 93. Departament albo Paryż. Barbès, tak to się nazywa. Taka dzielnica, właściwie metro. No ale to też dzielnica tam Stalingrad, Barbès, te inne. No cóż. Można byłoby powiedzieć, że jeżeli się zobaczyło białego, no to chyba można było go zapytać, się nie pomylił. Tak to wygląda, drodzy Państwo. To samo, co byłem w Marsylii. Są dzielnice i to potężne. Tam połowę jest miasta w Marsylii, gdzie módlcie się wszyscy, którzy tam będziecie. W szczególności wieczorem, by wam czasami samochód nie nawalił. To jest tragedia. To jest autentyczna tragedia. I do końca też się nie ma co dziwić, że do tego stopnia ta sytuacja jest napięta. Bo to nie jest wina, drodzy Państwo, akurat tych, co to robią, bo to są narzędzia, tylko tych, co do tego doprowadzili. Prawda? Nie przez same wpuszczenie ich tutaj. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, jak to się stało, że ci ludzie tak nienawidzą tego środowiska, w którym się znaleźli. Bo po części zostali tam przymusowo wpuszczeni. Tak to można określić. Ale to już na większą dyskusję. Kiedyś o tym mówiłem. No cóż, mamy końcóweczkę oprócz tego jednego pajaca, co za chwilę puszczę, bo warto. A tu wejdziemy na piętnasteczkę. O. W stanie z oferty. Jeden z niemieckich domów aukcyjnych wystawił na sprzedaż miecz Zygmunta III Wazę. Pojawiają się wątpliwości, czy przedmiot nie pochodzi z polskich przedwojennych zbiorów. Jeśli tak, to byłby to kolejny przypadek, gdzie w Niemczech sprzedawane są skradzione dobra kultury. Wcześniej polski resort kultury wstrzymał sprzedaż akwareli pod tytułem Kompozycja. Akwarela Wasilego Kandyńskiego została skradziona z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1984 roku. Odzyskać próbowało ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaraz po tym, jak dzieło zostało wystawione na sprzedaż, resort stanowczo protestował. Niemiecki dom aukcyjny Griesenbach początkowo nic sobie nie robił z działań Polski. Sprzedał już nawet dzieło za kwotę 310 tysięcy euro. I wtedy wreszcie interwencja przyniosła skutek. Zatrzymaliśmy proces sprzedaży tej akwareli, udowadniając Niemcom i presji. Cofnę, drodzy Państwo, żebyście usłyszeli jeszcze raz nazwisko. Na sprzedaż resort stanowczo protestował. Niemiecki dom aukcyjny Griesenbach początkowo nic sobie nie robił z działań Polski. Sprzedał już nawet dzieło za kwotę Dziedzictwa Narodowego. Zaraz po tym, jak dzieło zostało wystawione na sprzedaż, resort stanowczo protestował. Niemiecki dom aukcyjny Griesenbach początkowo nic sobie nie robił. Griesenbach, coś takiego. Sprzedał już nawet dzieło za kwotę 310 tysięcy. To chyba nie mamy wątpliwości. Oczywiście, jak wszędzie, zawsze się rzuca na narodowość danego państwa. A tak naprawdę Czosneczek cały czas w tym uczestniczy. Rdzeni
jak to się mówi, nie mają z tym nic wspólnego ani żadnego interesu. Interesik się kręci, jak zawsze, między swoimi czosneczkami. Jak myślicie, drodzy Państwo, kto wywołał wojnę? Pierwszą, drugą, wszystkie rewolucje, już o tym mówiłem. Prawda? Tu akurat 6 banków. Golden Sachs jako pierwszy. Kartel farmakologiczno-chemiczny Parben. Wówczas się nazywał dzisiaj Bayern. Przypominam, że doliczono się ponad 300 tysięcy oficerów niemieckich pochodzenia czosnkowego. Oczywiście tutaj operuje danymi historycznymi, ale tymi prawdziwymi, nie z tak zwanej wiedzy akademickiej, co niektórzy posiadają. Jeszcze się tym chwalą, półgłówki. Drodzy Państwo, zostało tyle skradzionych dzieł, tu akurat 84 rok. Drodzy Państwo, to był akurat moment, pamiętamy Jaruzelskiego. Chwilę wcześniej podpisał lojalkę masońską w Nowym Jorku. Tak. Co niektórzy twierdzą, że gdyby nie Moskwa, a tym samym, gdyby nie dostał zielonego światła, aby tego nie zrobił. No i to trzeba mieć schizofrenię totalną, żeby coś takiego, drodzy Państwo, skojarzyć, połączyć wręcz. Są tacy. Na szczęście tego typu przypadków choroby mentalnej nie ma aż tak dużo. To jest dokładnie ten, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, ten półgłówek. Ale no dajmy mu spokój, bo on faktycznie ma problem wyjątkowy. Egzorcysta nawet nie pomoże. Ten przypadek jest szczególny. Myślę, że do księgi Guinnessa go zapiszą. Dawno nie widziałem takiego poplątania umysłowego, jak u tego gmiota. Ach, dobrze. Tutaj jeszcze będzie, drodzy Państwo. Sprzedał już nawet dzieło za kwotę 310 tysięcy euro. I wtedy wreszcie interwencja przyniosła skutek. Zatrzymaliśmy proces sprzedaży tej akwareli, udowadniając Niemcom i prestiżowemu, można powiedzieć, domowi aukcyjnemu, który zachował się jak paser na początku, bo jednak proces sprzedaży przeprowadził, ale potem się zreflektował, że jego wiarygodność spada na łeb, na szyję wskutek naszej międzynarodowej awantury. I postanowił jednak nie finalizować tej sprzedaży i udać się do sądu, żeby sprawdzić rzeczywistą proweniencję tego obrazu i zdecydować, co z nim zrobić. Wiceminister kultury Jarosław Selin jest tutaj optymistą. Oczekuje, że obraz wróci do Polski i ponownie będzie można go oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tymczasem wątpliwości wokół skradzionych z Polski dóbr kultury pojawiły się ponownie. I tym razem nie za sprawą obrazu, ale miecza króla Zygmunta III Wazy. Jeden z niemieckich domów aukcyjnych wystawił go na sprzedaż. Cena wywoławcza to 30 tysięcy euro. Portal IPL podaje, że miecz mógł pochodzić z przedwojennych polskich zbiorów. Łącznie wartość dóbr kultury skradzionych przez Niemcy i Rosję w trakcie II wojny światowej szacuje się na 30 miliardów dolarów. Tę informację kończymy. Wszystkim pan. No tak. Drodzy Państwo. Powiedzcie mi jedną rzecz. Bo to nawet w książkach Siwaka pisało. I nie tylko. Kto kradł po tej stronie wschodniej? Oni powiedzieli, że Rosja, tak? Więc dokumentów jest mnóstwo na ten temat, jak i również świadków, którzy wielokrotnie powtarzali, że wagonami wywozili NKWD-owcy, oczywiście pochodzenia szostkowego, bo tylko tacy tam byli, to jest właśnie twór czosnkowy, majątek Polaków. Tak, drodzy Państwo, tak to wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o kary za tych, co to robili, Żukow z Kuligowem osobiście karali śmiercią.
udało się sporo oddać Polakom. To, co zostało zagarnięte przez NKWD czosnkowe. Co niektórzy nie mają możliwości posiąść się prawdziwej historii, bo po prostu są zbyte, ograniczeni. Podpierają się takimi jak Redlich, też czosnkowa, wielka zwolenniczka kanału Zychowicza. Tak, drodzy Państwo. Wolskiego, tego typu ludzi, którzy przekręcają kompletnie historię. To jest właśnie ta akademicka, drodzy Państwo, która nie ma nic z tym wspólnego, o czym my mówimy, prawdziwi Polacy. Ale są też tacy, którzy właśnie, wspierając to, uważają się za jedynych prawdziwych Polaków. Myślę, że to są już zaburzenia potężne w ich głowach. Teraz, drodzy Państwo, na zakończenie powiem, że jeśli chodzi o tą relikwię, ona nie zostanie nigdy nie zwrócona, stracone złudzenia, czy cokolwiek zostało zrzucone w Polsce. Ja się pytam, kto to zrobił? Odpowiedź dałem. Kto ma o to zabiegać? Ministerstwo Oświaty? Kto zarządza tym gmiotem? Również czosneczek. Więc przepraszam najmocniej. Czy oni w tego typu kwestiach będą dbali o interes jakiegokolwiek kraju? Nie. Swojego plemienia, drodzy Państwo. Swojego plemienia. A teraz poszukamy sobie tego cwaniaczka, bym powiedział, mówiąc delikatnie. Ajajaj, jest ile podpunktów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dużo więcej, ale nie chcę, bo mi się na wymioty zbiera, jak na niego patrzę. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wiecisław Zarudzki. Uciekł z Rosji, albo powiedzieć. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wiecisław Zarudzki. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wiecisław Zarudzki. Uciekł z Rosji, albo powiedzieć prawdy, a tym krajem. Putin wygłosił dziś swoje noworoczne przemówienie. Posłuchajmy tego. Zaczynamy. Prawdziwые жовнежи в тле, але та кобета с белыми волосами есть стале в тле Путина. Drodzy przyjaciele, rok 2022 zbliża się wielkimi krokami. Dzięki Bogu. To był rok trudnych, koniecznych decyzji, kluczowych kroków w kierunku pełnej suwerenności Rosji i potężnej konsolidacji naszego społeczeństwa. I mocnej konsolidacji naszego społeczeństwa. Był to rok, który wyjaśnił wiele spraw. Wyraźnie odróżniał odwagę i bohaterstwo od zdrady i tchórzostwa. Ci ludzie, którzy grabią kraj, którzy zabijają cywilów na Ukrainie, to prawdziwi patrioty, prawdziwi, 100% patrioty. A ja, po ich opinii, jestem zdrajcą. Drodzy Państwo, ja nie wiem, to jakiś taki, bym powiedział, sfiksowany pirat z Karaibów. On rzekomo uciekł z Rosji. To jest ten, który robi programy porównujące pewne mankamenty w Rosji do Polski, chwaląc Polskę pod niebiosa. To ja się pytam Ciebie, chłopczyku, jak tak Ci się podoba tutaj? I Ty masz tyle wejść, bo masz bardzo dużo wejść. To przez kogo Ty jesteś sponsorowany? No przecież Ty robisz kawał dobrej roboty dla tego systemu polskojęzycznego. A tym samym dla Żeleńskiego. Nie mylę się?
No oczywiście, że się nie mylę. Przypominacie sobie, co mówiłem przed chwilą, prawda? A propos tego, co o dziwo puścili na temat obecnego stanu, od dłuższego czasu to jest, jeśli chodzi o kwestie banderowskie w parlamencie ukraińskim. No właśnie. I ten tu chłopczyk dokładnie wspiera polskojęzyczny rząd, który z kolei tuli się do tak zwanego parlamentu ukraińskiego. Widzieliśmy to nieraz, co robił Duda. Widzieliśmy nieraz, jak mówił Błaszczak, jak mówił Morawiecki. No cóż, myślę, że się chłopczykowi opłaca. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Idziemy dalej. Z obrzydzeniem to robię, powiem wam otwarcie. Okej. Okay. Razem budujemy i tworzymy. Najważniejsze jest przeznaczenie Rosji. Obrona ojczyzny to nasz święty obowiązek wobec naszych przodków i potomków. Ochrona? Czy Rosja została przez kogoś zaatakowana? Myślę, że nie. Ochrona. Sprawiedliwość moralna i historyczna jest po naszej stronie. 100%. Mijający rok przyniósł wielkie, kardynalne zmiany dla naszego kraju, a także dla całego świata. Fakt. Był on pełen trosk, niepokojów i smutków. Ale nasz wieloetniczny naród wykazał się odwagą i godnością, jak w każdym trudnym okresie w historii Rosji. Słowem i czynem wspierali obrońców ojczyzny, naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, wszystkich uczestników specjalnej operacji wojskowej. Nie można było znaleźć im nawet kurtek zimowych, a pewien żołnierz powiedział mi w wywiadzie, że tak samo nie dano mu nawet łopaty. Łopaty! Chłopczyku, podaj cennika. Ile dostałeś za tą łopatę? Podaj cennika. Ciekawy jestem. No chyba nie jesteś na tyle głupi, żeby robić to za darmo. W to nie wierzę. Mówię oczywiście tutaj żartem, bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Takich jak ty, system polskojęzyczny, godnie gości. Po swojemu. Godnie gości. Ale to trzeba mieć charakter. Widzisz, wspierając zło, plując na dobro, wykonujesz czynność dla siebie wsteczną. Nie myśl sobie, że to się nie obróci przeciwko tobie. Nie myśl sobie. Przyjdzie taki moment, że za to zapłacisz. I to surowo. Przyjdzie taki moment. Los cię pokara, chłopczyku. Idziemy dalej. Damy na siódemeczkę. Zresztą powiem wam otwarcie. Sama jego aparycja. W moim ocenie mówi za siebie. Inżynierom naszych zakładów wojskowych i innych, którzy dziś ciężko pracują. Budowniczym, którzy budują obiekty cywilne i fortyfikacje. Przepraszam najmocniej. Źle nacisnąłem. Zaraz powrócimy. Proszę się nie denerwować. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Krzysztof Zarudzki. Dobrze. Ty już powiedziałeś tutaj więcej... Ogrom budynków zniszczył. Którzy wspierają... Dlaczego milczysz o tym,
grupie zniszczonych miast i wsi, inżynierom naszych zakładów wojskowych i innych, którzy dziś ciężko pracują. Budowniczym, którzy budują obiekty cywilne i fortyfikacje obronne, którzy pomagają w odbudowie zniszczonych miast i wsi w Donbasie i Noworosji. Dlaczego milczysz o tym, ile ludzi zabiłeś, ile budynków zniszczyłeś? Moi drodzy przyjaciele... No to ci powiem, wyjaśnię ci, chłopczyku, ty preparowany piracie z Karaibów. Co wymienił Putin? Donbasa. Tak? Miał na myśli również Ługańsku, Doniecku. Jaka to jest strefa? Strefa ukraińska, rosyjskojęzyczna. Ale tobie to przez usta nie przyjdzie. Nie przejdzie, prawda? Co się działo w 2014 roku? Zapomniałeś? Tak, zapomniałeś o tym powiedzieć. Ponad 25 tysięcy tych ludzi zostało wybitych przez takie organizacje jak Azow, Tornado, banderowskie pomiotło. Tego nie powiedziałeś. No cóż. Bo to nie było w kontrakcie. Prawda? Nie było w kontrakcie. No nie było. Idziemy dalej. No, a co? Problem? Jaki problem, nie? Dlaczego myślisz o tym, ile ludzi zabiłeś, ile budynków zniszczyłeś? Moi drodzy przyjaciele, od 2014 roku, po wydarzeniach na Krymie, Rosja żyje pod sankcjami. No, a co? Problem? Jaki problem, nie? A ty masz Ale problem, chłopcze? Ogłoszono nam prawdziwą wojnę sankcyjną. Ci, którzy ją rozpoczęli... A co się stało? Za mało dostałeś? Ale nie. Za mało dostałeś, za mało zaproponowałeś? Putin, stop, proszę nie umierać. Będzie pan sądzony i trafi do więzienia. Proszę, stop, Putin. Nie martw się, martw się o siebie lepiej. Spodziewali się całkowitego zniszczenia naszego przemysłu, finansów i transportu. Tak się nie stało, bo wszyscy razem zbudowaliśmy solidny margines bezpieczeństwa. To, co zrobiliśmy i robimy w tym obszarze, to wszystko, co dotyczy wzmocnienia naszej suwerenności w najważniejszym obszarze, gospodarce. A nasza walka o siebie, o nasze interesy i o naszą przyszłość z pewnością służy jako inspirujący przykład dla innych państw w ich dążeniu do sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku świata. Uważam, że bardzo ważne jest to, że w mijającym roku zyskały na znaczeniu takie cechy jak miłosierdzie, solidarność i aktywne reagowanie. Miłosierdzie, solidarność, skąd, odkąd znasz te słowa? Coraz więcej obywateli... No właśnie, ty, chłopczyku, się podważasz te słowa, to ty powinieneś sobie zadać pytanie, zajrzeć się. Tylko w odpowiednie źródła, na pewno, nie tam, gdzie jesteś. I nie tam, gdzie siedzisz, gdzie sieje ten defetyzm, tą propagandę. Przypomnę ci słowa ambasadora rosyjskiego, Siergieja Andrzejewa. Tak. Oni są najlepsi. Na tym polu wygrywają. Na polu propagandy, defetyzmu. Tylko na takim. Czyli kłamstwa. Co my tu jeszcze mamy? Końcóweczka. Damy, drodzy Państwo, tak jest. Wiedzieć najdroższym osobom o swoich czułych uczuciach, o miłości, o tym, jak ważne jest dbanie o siebie nawzajem, zawsze, w każdej chwili. Niech te serdeczne słowa i szlachetne uczucia dadzą nam wszystkim siłę ducha, pewność, że razem pokonamy wszystkie trudności i zachowamy nasz kraj wielki i niepodległy, że pójdziemy naprzód i zwyciężymy tylko dla dobra naszych rodzin i dla dobra Rosji, dla przyszłości naszej jedynej, ukochanej ojczyzny. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2023. Drodzy przyjaciele. Do więzienia.
Do więzienia. Tak, chłopie. Nie, no co ty, no daj sobie spokój, piracie z Karaibów. Ciebie do więzienia? Dobrze wyglądasz. Widać, że Polska ci służy. Przepraszam, nie Polska. Tylko ci, którzy ci płacą. Ale będziesz miał z czego zrzucić. Zapewniam cię. Ty pierwszy pójdziesz do obozu pracy. A myślę, że troszkę siły masz, chłopcze. To tak szybko. Nie wykorkujesz, prawda? Przeszkadzają ci życzenia. No dobrze. Nie przeszkadza ci, nie powiedziałeś słowa na temat sytuacji na Ukrainie. Jak czczą Banderę. Tego nie powiedziałeś. Czyli mówiąc krótko, również stając z boku, bez reakcji, bierzesz w tym udział. I masz coś do powiedzenia jeszcze? No lepiej, żebyś już nic nie mówił. Ja się tak zastanawiam tylko, jak to jest możliwe, że coś takiego faktycznie może mieć taki zasięg. Więc myślę, że jak się spojrzy troszeczkę od tej drugiej strony, to ta świadomość idzie w dół. Może inaczej się wyrażę. Idzie w dół wśród tych, którzy są bez wiedzy, ale myślę, że się utwierdza coraz mocniej w tym dobrym kierunku przez tą mniejszość. I ta mniejszość jest tą wartością dodatnią, która myślę, że w przyszłości pociągnie za sobą to, co jest najważniejsze, czyli prawdę i wartości tym samym. Cóż on może na ten temat powiedzieć, ten warchlok? Cóż on może powiedzieć? Zobaczcie jego zachowanie. No ale widocznie tacy są najlepsi na te czasy. Dobra, a teraz wam pokażę na koniec, żeby troszeczkę atmosferę w pewnym stopniu rozrzedzić z futbolu, który nie dokończyłem rano. Ciekawa rzecz, bo Ronaldo o transferze do Arabów. Muszę tylko przekręcić, żeby od początku było, bo literki. O. Literki. A potem to. Então vamos aqui falar um bocadinho de coisas diferentes que não são nem o futebol nem a política. E é nesses momentos que realmente vemos a força que têm os portugueses, tanto a nível dos jogadores como a nível dos fãs, dos adeptos. Nota-se. É, dos portugueses espalhados pelo mundo, que vivem pelo mundo. Digo eu, para mim, porquê que não fazemos isso mais vezes? Vai. Será que custa assim tanto? Mudam mais rapidamente os mais velhos, não é? O que é que acha? Bom, o que eu acho é que é a educação dos filhos. E isso para mim é o mais importante. Crescer num meio, neste meio, não é igual. E com os valores de que falámos. Trabalho, disciplina, método. Além do talento que vier a ter. Tive sorte também. Tive sorte porque foi uma criança abençoada. Vem cá no stand, pá. Ainda por cima está super-homem. É, pá, isto é o maior elogio que pode fazer ao pai, estar super-homem. Sabias que tens um pai super-homem, não é? Ora, fica aqui ao pé do pai. Bom, e agora pergunto o seguinte. E como é que vai ser educar este jovem? Um beijinho, agora arranca para ali. No nie byłbym sobą, gdybym nie skomentował, prawda? Aczkolwiek sami sobie potraficie to przeczytać. Jaki to jest poziom? Zwróćcie uwagę również na tego dziennikarza pseudosportowego. Jaki to luzik, prawda? Ten nosek wykrzywiony. Ma taką kichawę, że mógłby spokojnie, drodzy państwo,
Zamiast kościelnego w kościele świeczki gasić tą kichałą. Tak, świeczki gasić. No oczywiście czosnkowy, no bo jaki może być inny? Widać to z kilometra. A gwiazda futbolu. Jaki język, prawda? I to jeszcze przy dziecku. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, po to to robię, by pokazać antymodel sportowca. Bo umiejętności to nie wszystko. Tu się liczy przede wszystkim przekaz charakteru sportowca, godność, szacunek. Te wszystkie wartości, które zawsze dominowały wśród sportowców. Ta rywalizacja, zdrowa rywalizacja. I to ma być, powinno być wszczepione dla młodego pokolenia, bo sportowcy z reguły są przykładem, powinni być przykładem dla młodego pokolenia, by ich zachęcić, drodzy Państwo, tak jak już mówiłem, w zdrowym ciele, zdrowy duch. I o to tu chodzi, prawda? Przede wszystkim o to. A tu nie ma żadnego przykładu. Wręcz przeciwnie. Należy tylko współczuć. Bo to w ogóle nie wygląda jak mężczyzna. Tatuaże, kolczyki, te fryzurki na brylanty, nie wiadomo jeszcze na co. No, komicznie to wygląda, drodzy Państwo. Komicznie to wygląda. Jak ja marzę o jednym. Żyć z mądrymi ludźmi. Wydaje się tak mało, a tak naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I tym miłym akcentem wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do następnego razu. Z Panem Bogiem.